Będę nadal stała przy Ukrainie i będę działać na rzecz zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. Aby być bezpiecznym, stabilnym i prosperującym, Stany Zjednoczone muszą kontynuować pełnienie naszej od dawna uznawanej roli globalnego przywództwa. Musimy stać z naszymi sojusznikami i partnerami. Musimy bronić naszych wartości demokratycznych i przeciwstawiać się agresorom. Musimy także stać na straży międzynarodowego porządku, zasad i pokoju. Każda z tych zasad jest zagrożona w Ukrainie i dlatego walka Ukrainy ma znaczenie dla ludzi w Ameryce. Ukraiński naród dzielnie broni swoich domów i ojczyzny, swojej wolności i demokracji przed brutalnym dyktatorem. Amerykanie doskonale znają znaczenie wolności, niezależności oraz wagę rządów prawa. Te ideały są podstawą tego, kim jesteśmy jako Amerykanie. Niektóre z najważniejszych momentów w naszej historii miały miejsce, gdy przeciwstawialiśmy się agresorom takim jak Putin, tak jak musimy to zrobić dzisiaj. Rzeczywiście stawanie przy naszych przyjaciołach i obrona naszych ideałów przed tyranią pomogło uczynić Amerykę najsilniejszym i najbardziej prosperującym narodem na świecie. Agresja Putina nie jest tylko atakiem na ludność Ukrainy, jest także atakiem na fundamentalne zasady, takie jak suwerenność i integralność terytorialna. Międzynarodowe zasady i normy nie są jakąś abstrakcyjną koncepcją. Zapewniają one porządek i stabilność w naszym świecie, wspierają bezpieczeństwo i dobrobyt Ameryki. A gdy są zagrożone gdziekolwiek, są zagrożone wszędzie. Historia pokazuje, że jeśli pozwolimy agresorom takim jak Putin na bezkarne przejmowanie terytoriów, będą oni kontynuować swoje działania a Putin mógłby zwrócić się w stronę Polski, krajów bałtyckich oraz innych sojuszników NATO. Wiemy także, że inni potencjalni agresorzy na całym świecie obserwują, co dzieje się w Ukrainie. Jeśli Putinowi pozwoli się na zwycięstwo, nabiorą oni odwagi. Historia przypomina nam w sposób bardzo wyraźny, że Stany Zjednoczone nie mogą i nie powinny izolować się od reszty świata. Izolacja nie jest osłoną. Dlatego Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę nie z powodu filantropii, ale dlatego, że jest to w naszym strategicznym interesie. Będziemy nadal zapewniać Ukrainie wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, którego potrzebuje, aby odnieść sukces na polu walki, jak pokazało dzisiejsze znaczące ogłoszenie prezydenta Bidena. Jestem dumna, że mogłam współpracować z prezydentem Bidenem oraz 50-narodową koalicją, którą stworzyliśmy, aby umożliwić Ukrainie obronę. Dzięki tej koalicji oraz umiejętnościom i odwadze ukraińskiego narodu, a także dzięki Twojemu odważnemu przywództwu, prezydencie Zełęski, Ukraina stanęła na wysokości zadania. Dziś Kijów stoi wolny i silny. Prezydencie Zełęski, chcę to powiedzieć jasno, to Putin rozpoczął tę wojnę i mógłby ją zakończyć jutro, gdyby tylko wycofał swoje wojska z suwerennego terytorium Ukrainy. Niestety nie wykazuje on zamiaru tego zrobić. Zamiast tego nadal atakuje infrastrukturę cywilną i terroryzuje ludność Ukrainy. W czerwcu w Szwajcarii, podczas konferencji pokojowej dotyczącej Ukrainy, powiedziałam, że Stany Zjednoczone podzielają Twoją wizję zakończenia tej wojny opartej na woli narodu ukraińskiego. Podkreśliłam również znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych i konieczność współpracy z międzynarodową społecznością, aby zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój. Powiedziałam tam światowym liderom, że nic na temat zakończenia tej wojny nie może być decydowane bez Ukrainy. Jednak szczerze muszę przyznać, panie prezydencie, że są tacy w moim kraju, którzy chcieliby zmusić Ukrainę do oddania dużych części swojego suwerennego terytorium którzy domagaliby się, aby Ukraina zaakceptowała status neutralny i odstąpiła od relacji bezpieczeństwa z innymi krajami. Te propozycje są identyczne do tych Putina. Bądźmy szczerzy, to nie są propozycje pokoju, zamiast tego to propozycje kapitulacji. Które są niebezpieczne i nie do przyjęcia. Prezydencie Zełęski, czekam na naszą dzisiejszą dyskusję i będę kontynuować współpracę, aby zapewnić Ukrainie zwycięstwo w tym konflikcie i pozostanie wolnym, demokratycznym oraz niezależnym narodem. Witam ponownie. Dziękuję bardzo. Pani wiceprezydent, dziękuję za zaproszenie. Miło Cię widzieć. Drodzy dziennikarze, chcę szczególnie podziękować za Wasz udział w szczycie pokojowym, który był bardzo ważny i pamiętamy go. Format był udany, przygotowujemy drugi, a teraz musimy zakończyć tę wojnę. Potrzebujemy sprawiedliwego pokoju i musimy chronić nasz naród, ukraińskie rodziny, ukraińskie dzieci i wszystkich przed Putinem. I jesteśmy wdzięczni Ameryce za ciągłe wsparcie dla Ukrainy. Dziś będziemy mieli ważne spotkanie. Zaraz po tym, jak rozmawiałem z prezydentem Bidenem na temat planu zwycięstwa, a także podzielę się pewnymi szczegółami planu z wiceprezydent Harris. Kluczowe jest, abyśmy byli w pełni zrozumiali i współpracowali w pełnej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dziś rano rozmawiałem również z kongresmenami z obu ISP, z obu partii, i jestem wdzięczny za wsparcie ponadpartyjne. Wierzymy, że tę wojnę można wygrać, a sprawiedliwy pokój może być bliżej tylko przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, pani wiceprezydent. To nasze, jak powiedziałaś, siódme spotkanie i nie ostatnie. I siódme spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku. Dziękuję. Chcę również poinformować Cię o najnowszych wydarzeniach na polu bitwy oraz o działaniach Ukrainy w regionie Kurska. Co udało się osiągnąć i jakie są nasze ambicje na przyszłość? Dziś mamy silny pakiet wsparcia, jak powiedziałaś, i mamy wspólny pogląd na to, co należy zrobić. Musimy utrzymać presję na Rosję, aby zatrzymać wojnę i osiągnąć naprawdę trwały i sprawiedliwy pokój. THANKS <laughs> FOR